Siemaneczko, siemaneczko. Witam was w kolejnym vlogu. Sorki, jestem niewyspany, jest 8 rano, wstałem wcześniej. Musiałem śniadanie jeszcze zjeść. No co? Co nagramy? Na pewno nagram dla was dzisiaj trening. Trening z chłopakami, tak? Bo jak wiecie, gdzieś tam jadę już tą środę na konferencję MMA VIP. Będę tam chyba uczestniczył, nie wiem, w sumie za dużo. Niestety, a co jeszcze? Nagram dla was, bo wyjeżdżam odpoczywać. Fajne miejsce, chyba fajne miejsce, przynajmniej wydawało się fajnym miejscem. Także to też zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Zostańcie do końca, będzie na pewno śmiesznie, bo będą pewne osoby na macie, co powodują, że jest śmiesznie na macie. Elo, do zobaczenia, dawać oglądać dalej. No i oczywiście subskrybować już na starcie. Piona. Powtórka z rozrywki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Źle się nagrał. Nie jestem w pracy, godzina 9, trenuję zapasy dzisiaj i będę się dobrze bawił. Bum. Tak, od wszystkich. Od wszystkich. Przede wszystkim od head coacha. Sprawdzimy, jaki to jest git. Nie, bez takich. Nie ma szans. Na wysoko najlepiej, dobra? Na wysoko. Tak jakbyś na wysoko taką, bo na nic to tam nie o, jest. Podstawiam mocno nogę w ziemię i jego głowę odpycham do boku. O, jak tej mocy, tak, żeby starać się faktycznie ominąć bar. Jeśli to mi wyjdzie, to jestem to. Wykonuję teraz osób w skarci. Tak, jestem tak. Stopa śmiało stoi na śród stopy, nie napięcie, żeby mi się noga nie skręciła. Zakrocaję jego nogę. Stop, blokuję sobie jego nogę. Hop. Przytulam się bliziutko. Hop. I teraz. Siadam na dupę i kręcę tak jak mówiłem. Ta ręka idzie do kosiarki i odpalam kosiarkę, tak? Hop! Odpalam kosiarkę. Nie wyrywać do góry, nie szarpać się, bo to nie ma sensu. Tak? O, jest tu, doszedł sobie, tak? Spycham głowę. Hop, omijam bark w miarę możliwości. Teraz nie wiem, jak ten bark właśnie. Bark może nie dać się zepchnąć, ale głowa jest najważniejsza. Jak zepchnę samą głowę, to w momencie tego zakrokuję, już go omijam jego rękę, nie? Hop. Jestem uchwycik, tak? I mocno skręcam, śmiało. Ląduję na mnie. Uwalniam rękę. I do kontroli. Zrobione. Artyst, ile ważysz, grubasku? 95 kg. Kurwa. To co, meduzy waga, nie? Kosmos. Z kim teraz? Szczerze? To Malczyński, że ze bratem, jeden po drugim. Kurwa, Józka to byś łyknął, co? Tak. Dobra, idę, bo trener krzyczy. Tak, najpierw Malczyński był silniejszy, a na deserze Jose Brat. A ty z kim? Ja zobaczę, kto się trafi w weekend pod Helium. Co tydzień sparingi i turnieje robimy. Na betonie, a nie tam na macie, to każdy może się bić. Okopowa 5. Tak jest. Kto chętny? Zapraszam. Po kolei dwóch. Ostatnio z parasolem przegrał. I to nie jest ksywa. Okay. I tak oglądamy Cloud konferencję. To co wydarzy się jutro w klatce? Więcej zaraz jak dojadę. No i to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Następny vlog będzie wyjątkowy, mam nadzieję, bo jeszcze nic nie jest pewnego, niestety, ale nic nie jest pewnego. Będzie prawdopodobnie z konfy VIP MMA, w której gdzieś tam, z tego co wiem, także mówię, jeszcze nic pewnego, będę brał udział. Także śledźcie uważnie, subskrybujcie kanał. Co jeszcze? No jutro będę oglądał Cloud. Tutaj jestem ciekawy, oczywiście kibicuję Pająkowi, podróże wojownika, Piotrkowi Pająkowi z całego serducha, ale również nie mogę się doczekać walki Denisa Labrygi z Denisem Załęckim oraz Sarary z Silwą, ale to już mniej, najbardziej mnie właśnie interesują Labryga i Pająk, także oglądam. Będę kibicował Pająkowi na pewno. I co? Zapraszam was do subskrybowania. Mówię, następny vlog prawdopodobnie wleci z konfy w MMA VIP, na której się pojawia. Także subki, kciuki w górę i piąteczka. Bam!